Mam 53 lata, jestem przedsiębiorcą, posiadam też firmy za granicą, jednak zdrowie nie oszczędza nikogo. Musiałem pojawić się też w Akademii Medycyny Regeneracyjnej Hareckiej. Przyjechałem tutaj drugi raz. Dlaczego przyjechałem drugi raz? Po pierwsze dlatego, że wiem, że ta jednostka jest w stanie mi pomóc. To już nie jest wiara, to już jest przekonanie. Po drugie dlatego, że trochę narozrabiałem, ponieważ nie trzymałem się reguł i muszę dokończyć kurację. Po trzecie dlatego, że jest to wyjątkowe miejsce, w którym można zrelaksować się i wyjątkowo wydobyć sobie z siebie energię. Postaram się opowiedzieć o swoim przypadku trochę w inny sposób, jak wielu pacjentów, ponieważ wydaje mi się, że nie jestem tak chory, jak osoby, które tutaj spotkałem. W tamtym roku pojawiłem się, ponieważ pierwszy raz, ponieważ miałem 4 dolegliwości. Nie chcę wymieniać jakiego typu. Były 4. Przez 2 lata badałem się, chodziłem do lekarzy. Wyniki spadały, spadała waga. Lekarze stwierdzali, że jest to jeszcze w normie, jest wszystko w porządku. Niemniej ostatnia już decyzja jednego z lekarzy była, aby zrobić badanie trzustki pod kątem nowotworu. Wtedy zadecydowałem po rozpoznaniu mojej żony, że istnieje taka jednostka w Świebodzicach, że udam się tutaj. Zgodnie z koncepcją leczenia, która zakłada pozytywne podejście, leczymy się metodami naturalnymi, nie sięgamy metod, które są mało skuteczne, których w rodzinie doświadczyłem bardzo bliskie w 2 przypadkach. Więc przyjechałem 2 lata temu, rok temu pierwszy raz. Co mnie tutaj uderzyło? Proszę sobie wyobrazić. 2 kategorie odczuć, wrażeń, które mi towarzyszyły. Zaraz po przyjeździe. Musiałem się zetknąć z tymi 3 najbardziej stresującymi, niewygodnymi, nieprzyjemnymi. Lewatywa, zabiegi borodinowe, czyszczenie wątroby. W zasadzie chciało się stąd wyjechać. A już nie chcę wspominać, jakie uczucie towarzyszą, gdy podpisuje się tutaj dokumenty. Niemniej już po kilku dniach zaczęła oddziaływać ta 2 kategoria medyczna. Jest jeszcze 3, ale ta 2 szczególnie mnie urzekła. Masaże, sauna z polewaniem wodą. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, znaną z życia, wstajemy rano zmęczeni, po pracy, niewyspani, sięgamy po kawę. Ja też tutaj zmęczony, po zabiegach, wstawałem rano, zmęczony, wchodziłem do sauny, rozgrzewałem się, zmęczenie było jeszcze większe, ciepło mnie wspomagało. Potem wchodzę pod zimną wodę. Ale pod jaką wodę? Woda 2-4 stopnie, strumień wody lejący się na głowę. 3 razy pod rząd. Zmęczenie mija. Do beczki zanurzam się. 3 razy. 2 stopnie, woda z solą. Powtarzam to 3 razy. Proszę Państwa, nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jakie to jest uczucie, jakie to jest odświeżenie, jak niesamowicie tego typu terapia działa na naszą psychikę, na nasze podejście do dalszego leczenia, na naszą świadomość i chęć życia, pracy, doświadczania tego typu leczenia się. Masaże. Masaż chiński, masaż tajski, masaż stóp. Też z tego rodzaju chiński. Znam te masaże, bo z racji swojej pracy doświadczałem. Proszę mi wierzyć, takiej jakości masaże, jakie tutaj doznałem, nie mogę się powstydzić. Niesamowicie sprawne ręce, niesamowite wyczucie, wiedza, doświadczenie.
Masażami sięgano tych elementów bólu, o których sobie nie zdawałem sprawy. Nawet nie były elementy, które były przedmiotem leczenia. Części ciała po prostu, które należało uruchomić po to, aby organizm silniejszy, sprawniejszy, lepiej przyjmował te elementy tej medycyny ludowej tutaj, która należy do pierwszej kategorii, czyli na przykład borowina. O trzeciej kategorii zabiegów nie chcę mówić, jeszcze kilkanaście, wiele osób o nich mówi. Ja skupiłem się na tych, ponieważ to one dostarczyły mi tego, z czym chcę się podzielić. Ponieważ przyjechałem tutaj, byłem 10 dni, po miesiącu czasu od wyjazdu ustąpiły wszystkie dolegliwości. Część z nich powróciła teraz, właśnie za przyczyną przypadku, na który wspomniałem w wstępie. Ponieważ całe leczenie tutaj to nie jest leczenie jakby zewnętrzne, to jest też leczenie się samemu w pewnym sensie. Otrzymujemy wskazówki. Ja w domu tych wskazówek nie stosowałem. Należało zrobić czyszczenie wątroby od czasu do czasu, należało pić odpowiednią herbatę, należało brać kąpiele zimne częściej. Chociaż to akurat jest jeden z zabiegów, który towarzyszył mi niemal codziennie. Jednym słowem, chciałbym zachęcić tych wszystkich, którzy są w jakiś sposób podobni do mnie, tych wszystkich, którzy są mniej chorzy lub bardziej chorzy, aby przyjechali tutaj po co? Po pierwsze, aby wyleczyć się. Po drugie, aby zażyć profilaktyki zawczasu. A dla tych wszystkich, którzy szukają adrenaliny albo wyjątkowego spa, to zachęcam, aby zamiast wyjazdów w świat przyjechać raz tutaj i skorzystać z oferowanych tutaj środków regeneracji i orzeźwienia. Dziękuję Państwu. To jest to.